Ta niepozornie wyglądająca skrzynka to enigma. Enigma, o której mówiło się, że jest największą tajemnicą II wojny światowej. Enigma to maszyna szyfrująca używana w hitlerowskich wojskach. Jest dosyć ciężka, waży około 10 kg. Po otwarciu sama maszyna przypomina w gruncie rzeczy zwykłą maszynę do pisania, chociaż oczywiście trochę się od niej różni. Maszyny szyfrujące Enigma używane były przez wszystkie rodzaje wojsk III Rzeszy. Przekazywano przy ich pomocy wszelkie meldunki i rozkazy. Przed wprowadzeniem Enigm niemieckie dowództwo zasięgało opinii najwybitniejszych berlińskich matematyków. Szyfr Enigmy ich zdaniem nie mógł zostać złamany. A jednak został złamany. Przez trzech młodych wówczas polskich matematyków. Przez polską trójkę Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Poszukiwanie polskich śladów Enigmy rozpocząłem od warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego. Chyba jedynego ogólnie dostępnego muzeum, w którym eksponowane są oryginalne Enigmy. Polskie sztandary z lat II wojny światowej. Sztandary to zapewne symbole, które najlepiej odzwierciedlają udział Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej. A gdzież nie było Polaków? Właśnie sztandary reprezentują te różne odcinki frontu walki II wojny światowej. Polacy byli na wszystkich frontach tej wojny, na wszystkich odcinkach i mieli swój kolosalny udział między innymi w tej sprawie, która znana jest pod kryptonimem Enigma. Z ludzi, którzy rozszyfrowując Enigmę dokonali rzeczy niemożliwej, odnalazłem w Warszawie tylko Mariana Rejewskiego. W odniesieniu do polskiej trójki można spotkać określenie ekipa Z czy grupa 300. Grupa 300 to już z okresu późniejszego. To nie do naszej trójki, to chyba odnosiłeś do całej ekipy, do całego biura szyfrów BS4. Niemieckich. BS4, tak. To w porozumieniu prawda, Bertranda z pułkownikiem Langierem. Tak się umówili, że będą nazywać Francuzów X, Polaków Z, a Anglików Y. Państwo Halina i Marian Skierczyńscy. Pani jest siostrą Jerzego Różyckiego. Tak. Oboje państwo znaliście chyba całą trójkę. Tak. Oczywiście brata pani, tak, i Mariana Rejewskiego. I Henryka Zygalskiego. Henryk Zygalski był wesoły, taki żywiołowy, taki bardziej towarzyski, a pan Rejewski był bardziej taki, no może dlatego, że był żonaty i myśmy się rzadziej z nim widywali. A brat pani? A mój brat? Jaki był? Bardzo był wesoły, bardzo. Pełen życia, humoru. I taki był bezpośredni. Lubił się bawić, a że największą dla niego radością to jest, jak ma już nogę opartą o stopień, o wagon, w którym wyjeżdża na wakacje. Podróż. Podróż. Akademicki dowód osobisty numer 9452. Różycki Jerzy jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego i zapisany w albumie Wydziału pod numerem 525. Jerzy Różycki był tym członkiem polskiej trójki pracującej nad Enigmą, który wnosił do zespołu, tak o nim się mówiło, elementy swobodnej gry wyobraźni i intuicję. Pani Barbara Różycka, czy pani wiedziała, czym się zajmuje pani mąż? Więc wiedziałam, że pracuje jako matematyk, bo ponieważ był i geografem, i matematykiem, więc pierwsza jaką wiadomość, prawda, uzyskałam, to, że jest matematykiem i że pracuje w sztabie głównym w Warszawie. Przed II wojną światową sztab główny Wojska Polskiego mieścił się przy tym placu. Dziś na Placu Zwycięstwa nie ma już Pałacu Saskiego, siedziby sztabu.
Wszystko, co pozostało od pałacu, to fragment kolumnady, pod którą płonie wieczny ogień grobu nieznanego żołnierza. Miejsce pamięci Polaków, którzy na wszystkich frontach wojny życiem przypłacili zwycięstwo nad faszyzmem. Dla panów już podstawowym źródłem były materiały z nasłuchu. To znaczy, im więcej panowie otrzymywaliście, tym było dla panów lepiej. Łatwiej, tak, oczywiście. Był pewny minimum. Poniżej pewnego minimum, co nie udawało nam się rozwiązać. Z tego powodu na przykład z reguły nie udawało nam się rozwiązać depesz pochodzących z dni świątecznych, z niedziel. Dlatego, bo wtedy, ja mówię o czasie pokojowym. Tak. Wtedy przecież i niemieccy szyfranci raczej odpoczywali i tylko wyjątkowo i bardzo mało nadawali materiału. No, więc w ten sposób niektóre dni nie udało nam się rozwiązać, ale ponieważ tam było stosunkowo mało materiału, więc nie, znowu szkoda nie była taka wielka, prawda? Czy rozwiązanie, złamanie szyfru Enigmy, była to czynność jednorazowa? Nie, no przecież potem przez cały czas od 1933 roku, właściwie na przełomie, co się stało na przełomie 1932 i 1933 roku i od tego 1933 roku począwszy aż do wybuchu samej wojny, to bez przerwy siedzieliśmy nad tym szyfrem. Nasze zadanie polegało na tym przecież, żeby codziennie dostarczać stale zmieniane klucze do rozwiązania, bo bez kluczy sama maszyna była niewystarczająca. Trzeba było jeszcze mieć klucze do tej maszyny, które codziennie były zmieniane. Maszyny pokazywane w Muzeum Wojska Polskiego nie są już tak sprawne jak wtedy, gdy były standardowym wyposażeniem niemal każdej niemieckiej jednostki. Zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, pułkownik Satora, zgodził się jednak dokonać eksperymentu. Czy może pan nam zademonstrować, jak działała Enigma? Jak wyglądało szyfrowanie? Jaka była kolejność czynności? Pierwszą czynnością było ustawienie bębnów w pozycji wyjściowej umówionej. To był po prostu klucz do danego szyfru. To są właśnie? To są bębny. To jest zębatka, która się obraca. Odpowiada ona alfabetowi, te zęby, poszczególne zęby. I chodziło o to, żeby ustawić te wszystkie bębny w umówiony sposób, znaczy pozycja wyjściowa obowiązująca na dany dzień, czy na dany miesiąc, na dany okres. To był wstępny warunek. I następnie, po ustawieniu bębnów w pozycji wyjściowej według umówionego klucza, można było przystąpić do szyfrowania otwartego tekstu. Po prostu wystukiwały się poszczególne litery alfabetu otwarte. I tu właśnie widzimy, jak zapalają się te światełka. Tak, zapalają się światełka odpowiadające literom już stanowiącym produkt szyfrowania. A więc był to po prostu sposób podstawieniowy szyfrowania. Po prostu zamiast jednej litery występowały inne, ale nigdy ta sama, którą się miało zaszyfrować. Dzisiaj wydaje się to bardzo proste, ale 46 lat temu sprawa była jednak o wiele bardziej skomplikowana. Potrzebna była ogromna praca naukowa i nawet nowe teorie matematyczne, by zrozumieć, na jakiej zasadzie odbywa się podstawianie szyfru, jak przebiegają wewnętrzne połączenia. To specjalnie musieliśmy wykoncypować sobie specjalne metody, prawda, żeby te klucze odtwarzać też na podstawie samego materiału. Ale niezależnie od tego, Niemcy stale wprowadzali jeszcze zmiany, z którymi musieliśmy się uporać przecież. Z początku szyfranci używali dosyć często takich kluczy zupełnie stereotypowych, banalnych, jak A, albo A, B, C, znaczy X, Y, Z, znaczy litery kolejne albo identyczne alfabetu, albo też brali je z samej klawiatury, tak jak jak idą klawisze na maszynie do pisania, Q, W, E, A, S, T. Więc to nam ułatwiało. Po krótkim czasie jednak Niemcy, drogą widocznie nadzoru, zabronili używania takich kluczy. Więc to była taka tego rodzaju zmiany. Inne zmiany polegały na tym, że w pewnym momencie zmienili
tak zwany bębenek odwracający. Po niemiecku umkierowalce zmienili z umkierowalce A na umkierowalce B. B. Trzeba było znowu w całą pracę zacząć, no nie całą, ale część pracy od początku znowu zacząć. Oprócz osób związanych bezpośrednio z Polską Trójką, udało mi się, dzięki informacjom od znawcy tematu, pułkownika Władysława Kozaczuka z Wojskowego Instytutu Historycznego, odnaleźć w prawobrzeżnej części Warszawy, na Pradze, jeszcze jednego człowieka, świadka wydarzeń sprzed 46 lat. Pan Czesław Bedlewski pracował przy montażu maszyn szyfrujących w sztabie głównym od początku 1932 roku. Ile pan miał wtedy lat? Tak, 22 lat. Gdzie odbywała się ta praca? Praca odbywała się w sztabie głównym na drugim piętrze, w pokoju numer 13, tak zwanym pokoju pod zegarem. Czy na miejscu, w tym pokoju pod zegarem w sztabie głównym, były wykonywane wszystkie części do maszyn szyfrujących? Tak. Wszystkie części do stworzenia prototypu były wykonywane na miejscu, w tym właśnie pokoju. A potem, kiedy podjęto już produkcję jakby seryjną, część elementów była chyba wykonywana poza? Tak jest. Część elementów wówczas wykonywała firma na mieście, która pod nazwą Fontana. Następnie niektóre elementy były robione w wytwórni radiotechnicznej AWA na ulicy Stępińskiej pod numerem 25. Budynek zajmowany niegdyś przez wytwórnię AWA istnieje do dzisiaj. To właśnie tutaj produkowano części polskich Enigm, a także agregatów, które początkowo ułatwiały poszukiwanie klucza szyfru. Pewne urządzenia nasze właściwie przestały już być pożyteczne. Przede wszystkim mam na myśli te urządzenia, które nazwaliśmy bombami, te bomby. Właśnie, co to była bomba? Bomba to było, jeżeli można tak ogólnie powiedzieć, to był agregat sześciu Enigm, sześć maszyn, specjalnie nastawionych. Każda była inaczej nastawiona i chodziło o to, żeby otrzymać przy pewnym położeniu tych sześć Enigm, żeby nastąpiło pewna koincydencja. Wtedy maszyna się automatycznie zatrzymywała. I to był właśnie ten poszukiwany element. Mógł być, nie musiał być, ale mógł być. Potem trzeba było sprawdzać, prawda? Trzeba było sprawdzać jeszcze, czy to jest rzeczywiście poszukiwany element. Wtedy, jeżeli to był, to właściwie praktycznie biorąc, klucz już był znany wtedy. Przy tych zmianach, jaką wprowadzili Niemcy 15 września, to ręcznie właściwie już nie można było tego robić. To było tak mozolne, bo tutaj trzeba by posadzić sześciu szyfrantów, którzy każdy by naciskał bez przerwy na klawisze i musiała być idealna synchronizacja. Także to byłoby po prostu praktycznie biorąc trudno do przeprowadzenia. To znaczy sześciu szyfrantów plus jeszcze ludzie, którzy by obserwowali, czy równocześnie tak. Zapalają się te same lampki. Tak jest. Także to nie tylko, że w ten sposób w ogóle byłoby strasznie męczące, strasznie trudno utrzymać właśnie tą synchronizację i dłużej by to trwało. Także można śmiało powiedzieć, że ta jedna taka bomba zastępowała primo siedmiu ludzi, tych sześciu szyfrantów i tego jednego, który by obserwował. Prócz tego jakieś cztery razy szybciej mniej więcej, czyli 4 razy 6, 4 razy 7, 28. Jedna bomba, co najmniej 28 osób, co najmniej. W rzeczywistości, w praktyce na pewno daleko więcej. A czy ta bomba oczywiście Niemcom nie była potrzebna? Czy był to oryginalny polski patent? Nie, no patentu nie było oczywiście, patentu nie. To był pomysł polski, oczywiście, że polski, czysto polski pomysł, jasne. W poprzednim systemie szyfrowania, prawda, który obowiązywał co najmniej od 1932 roku, może już wcześniej, może od 1929 roku, ja tam nie umiem powiedzieć, jak to było wtedy.
to naprzód mieliśmy jedną taką dosyć prymitywną metodę, którą nazwaliśmy rusztem. Ona była efektywna, to znaczy dawała wyniki, ale była męcząca. I dlatego wprowadziliśmy później, wykombinowaliśmy inne urządzenie zwane cyklometrem. Taki cyklometr to właściwie przedstawiał agregat dwóch enigm. Czyli był na niższym szczeblu rozwoju w stosunku do bomby. No tak, tak, bo wtedy był jeszcze prostszy sposób przechowywania. I tam trzeba było naprzód wykonać olbrzymią pracę przygotowawczą, to znaczy przejechać wszystkie możliwe pozycje bębenków, a tych pozycji było wówczas 26 razy 26 razy 26. To jest do trzeciej potęgi. Do trzeciej potęgi. To jest 17 576. No i razy 6 jeszcze dlatego, bo tam było tych 6 układów. Czyli ponad 100 tysięcy, 100 parę tysięcy. Więc trzeba było zrobić kartotekę. To była duża robota, jakieś półtora roku trwała. Ale potem, jak już mieliśmy tę kartotekę, to znalezienie klucza było kwestią kilkunastu minut. Bardzo szybko wtedy szło. Kolosalne przyspieszenie tak, tej to pracy. Tak, 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 to wtedy tak, tak jest, tak jest. W lecie 39 roku, w czasie kiedy BS-4, tak, interesujący nas referat, był już przeniesiony ze sztabu głównego do ośrodka w Pyrach. W Pyrach, tak. Przybyli tam przedstawiciele armii francuskiej i brytyjskiej. Tak. Czy był pan przy tym spotkaniu z polskimi specjalistami? Tak, wówczas pułkownik Langer przyszedł do naszego pokoju, to znaczy do Edwarda Fokczyńskiego i do mnie, i oświadczył, że będzie demonstracja maszyny przeprowadzona w obecności przedstawicieli angielskich i francuskich. Jak wyglądała ta demonstracja? Stacja radiowa, która była czynna także w tym ośrodku, meldunek podsłuchany na poczekaniu, został przetransportowany do drugiego budynku i przedstawiony pułkownikowi Langerowi. Ten z kolei odszyfrował go i podał przedstawicielom Anglikom i Francuzom. Jak oni zareagowali na ten? No, szokująco po prostu. Dostawali szoku. Nie tyle Francuzi, ile Anglicy. Wyciągnęli pióra i ołówki i z prośbą o przerysowanie tego wszystkiego chcieli po prostu dzwonić do Londynu, do swoich techników, żeby przyjechali zrekonstruować pobieżnie wygląd, jaki ma maszyna polskiego pochodzenia Lachida. No, pułkownik Langer uspokoił wszystkich przedstawicieli. Powiedział, że otrzymają po jednym egzemplarzu polskiej enigmy, kiedy przyjdzie na to pora. To było w lecie 39 roku. Oczywiście czas, który upłynął, zatarł wiele polskich śladów enigmy. Zmieniła się Warszawa. W większości miejsc związanych z historią złamania szyfru nie udało mi się odnaleźć. Na Starym Mieście odwiedzamy jeszcze raz Barbarę Różycką, wdowę po tym członku trójki, który zginął w katastrofie statku La Morissière w latach wojny. Barbara Różycka również pamięta wizytę Brytyjczyków i Francuzów. Mąż odwiedzał panią, jak wiem, i chyba opowiadał pani również o spotkaniu z wysłannikami armii brytyjskiej i francuskiej. No więc nie, to ja byłam na wakacjach właśnie, to był lipiec i przyjechał razem z Zygalskim, ponieważ byli tak zmęczeni, że właśnie chcieli chociażby dwa tygodnie odpocząć i pojechali do Worochty. Tuż w lipcu wyjechali, no, na parę dni. I właśnie w ten czas dowiedziałam się, że spotkał ich wielki sukces, ponieważ tę pracę, którą oni wykonali,
nie dali sobie rady ani Francuzi, ani Anglicy. Po wybuchu II wojny światowej referat szyfrów niemieckich został ewakuowany, ale polskie enigmy przekazane do Francji i Wielkiej Brytanii umożliwiły dalsze rozszyfrowywanie niemieckich meldunków i rozkazów. Właśnie w ten sposób ujmuje sprawę brytyjski autor Calva Coresi. Najważniejszą rzeczą, którą Brytyjczycy uzyskali od Polaków, była sama enigma. Jak zaczął się nasz egzodus, to już potem już więcej nie pracowaliśmy. Ale do pracy nad enigmą powrócił pan do Francji. Tak, we Francji tak. W Grecy Armenvilliers pod Paryżem. Tak jest. We Francji Polacy pracowali w dwóch ośrodkach. Najpierw w Pessebruno pod Paryżem, a potem w Uzès pod Nim. Znaleźli się tam nie tylko członkowie Trójki, ale i inni pracownicy biura szyfrów niemieckich, technicy, inżynierowie. Do zakonspirowanych polskich ośrodków we Francji trafiły także maszyny i ułatwiające pracę deszyfrantów perforowane płachty pomysłu Henryka Zygalskiego. Tego 4 lipca dostarczyliśmy przez jedną maszynę Francuzom i jedną Anglikom, więc tam już dwie maszyny były. Dalsze dwie maszyny przewiózł, o ile mnie wiadomo, pułkownik Langa, także były tam cztery maszyny i mogliśmy już tam pracować. A jeśli chodzi o płachty Zygalskiego, to dostarczyli nam Anglicy. Oni potrafili w przeciągu bardzo krótkiego czasu, znaczy w przeciągu kilku miesięcy, cały ten komplet, 60 kompletów po 26 arkuszy zrobić i to w kilku egzemplarzach. Bo rzecz jasna, że... Nie... To znaczy pomysł był panów, tak. A realizacja... Częściowo u nas była realizacja, ale potem, później oni ten podchwycili ten pomysł, prawda, i w bardzo piękny sposób, bardziej zmechanizowany, bo ja tu mogę powiedzieć, że nasz sposób fabrykacji tych płachtów był niesłychanie prymitywny, nie mieliśmy nawet takich perforatorów, także każdą dziurkę, każdy otwór żyletką musieliśmy wycinać w papierze milimetrowym. To wymagało czterokrotnego, bo tam przecież trudno, żeby jakieś kółka robić, więc tylko był kwadracik taki maleńki, cztery razy trzeba było naciąć, a to proszę sobie wyobrazić, 1000 takich otworów w każdej płachcie. Oni to zmechanizowali troszeczkę. I na pięknym papierze, piękny specjalnie na ten cel wydrukowany papier, podczas kiedy myśmy się posługiwali zwykłym papierem milimetrowym, takimi arkuszami milimetrowymi, to oni sobie kazali wydrukować pięknie to wszystko i nam dostarczyli. Jeszcze było napisane na tej przesyłce, bo to była dosyć duża przesyłka. Nie wiem, kiedy to nastąpiło, czy to było jeszcze pod koniec 1939 roku, czy może z początkiem 1940, ale mam wrażenie, że to było w 1939 roku jeszcze. Jeszcze było napisane, że to tylko dla Polaków, nie dla Francuzów, bądź Boże, tylko dla Polaków. Tadeusz Rakusa-Suszczewski zetknął się z polską Trójką, z bohaterami naszej opowieści o enigmie, w Pessecadix, w miejscowości Uzès na południu Francji, pod Nim. Mieściliśmy się w tym zameczku Le Fouz pod Uzès, no i tam... Właśnie pracowaliśmy nad szyframi i pracowaliśmy i przepędziliśmy taki żywot dość odosobniony, taki do pewnego stopnia troszkę. Tadeusz Rakusa-Suszczewski zetknął się z polską Trójką, z bohaterami naszej opowieści o enigmie w Pessecadix, w miejscowości Uzès na południu Francji, pod Nim. Mieściliśmy się w tym zameczku Le Fouz pod Uzès, no i tam właśnie pracowaliśmy nad szyframi. I pracowaliśmy i przepędziliśmy taki żywot dość odosobniony, taki do pewnego stopnia troszkę klasztorno-więzienny. Kontakty z ludnością były nam właściwie prawie że zakazane, a jeśli wolno było się kontaktować, to tylko w sprawach najbardziej koniecznych i jak najbardziej krótko. A czy wiedział pan, czym się zajmują panowie Rejewski, Zygalski, Różycki? Nie, ja osobiście nie wiedziałem. I tu muszę podkreślić, to nadzwyczajna była dyscyplina tajemnicy, że współpracownicy, którzy mieszkali, codziennie się widywali, jadali razem przy jednym stole, nie wszyscy byli wtajemniczeni w tą wielką tajemnicę enigmy.
a więc ja nie wiedziałem o tym. A to, co panowie rozszyfrowywaliście właśnie w Grecy Armenville pod Paryżem, czy to trafiało w jakiś sposób do brytyjskich sił zbrojnych? Tak, oczywiście. No, w każdym razie do ich ośrodka szyfrowego. Oni mieli tam zbliżanie. Tak, Bletchley było. Była włącz, było raz, że było bezpośrednie połączenie kablem. Poza tym mieliśmy w Grecy Armenville stale był łącznik w postaci kapitana McFarlana. Więc on ten chyba te klucze dostarczał. I tutaj mogę powiedzieć coś dosyć takiego niemalże komicznego. Mianowicie, że te klucze były przekazywane w sposób zaszyfrowany do Bletchley. I to przy pomocy tej samej enigmy, niemieckiej enigmy. Której dotyczyły? Tak. To znaczy panowie rozszyfrowywaliście klucz, był on zaszyfrowywany z powrotem przez taką samą enigmę, jak wszystkie niemieckie i przekazywany do Bletchley, gdzie znowu był rozszyfrowywany enigmą. Tak. Gustave Bertrand, pułkownik, a potem generał armii francuskiej, współpracował w sprawie enigmy z Polakami już przed wojną. W swojej książce Enigma, czyli największa tajemnica wojny 1939-1945, Bertrand podkreślił zasługi Polaków w pracach nad złamaniem szyfru niemieckiego. Ten egzemplarz swojej książki Gustave Bertrand zadedykował Marianowi Rejewskiemu. Enigmie poświęcona jest także książka Ultra Secret Winterbottoma, książka, w której nie wspomina się wcale o polskich deszyfrantach. Autor opisuje rolę enigmy i wykorzystanie brytyjskich specjalistów deszyfrażu. Rzeczywiście, dopiero w rękach Brytyjczyków w czasie wielkich batalii enigma stała się bezcennym elementem wywiadu. Ale przedtem jej szyfr został złamany przez polską trójkę, a skonstruowane w Polsce maszyny trafiły do ośrodków wywiadowczych Francji i Wielkiej Brytanii. I dopiero po tym wszystkim, co opowiedzieliśmy o enigmie, zaczyna się ta jej historia, która związana jest z siedzibą brytyjskiego ośrodka deszyfrażu w Bletchley pod Londynem.